Zrzeszeni w cechu rzemieślnicy z Bolesławca razem z dyrektorami szkół zawodowych i przedstawicielami starostwa, a co najważniejsze razem z uczniami, wybrali najlepszego pracodawcę, który najlepiej szkoli czeladników. A tym najlepszym pracodawcą została Antonina Kopała-Wdowiak, właścicielka restauracji Oleńka w Brzeźniku i Centrum Bankietowego Galeria w Bolesławcu, u której teraz szkoli się 10 przyszłych kucharzy i kelnerów. Pani Antonina Wdowiak-Kopała jest bardzo fajną szefową. Idzie na przykład nam na rękę, ktoś potrzebujemy zwolnienie czy urlop, to nam daje, a inni na przykład szefowie nie dają. Grupę konkursowych pracodawców wybrano między innymi po analizie anonimowych ankiet, które wypełniali praktykanci szkolący się w rzemieślniczych zakładach. Komisja konkursowa oceniała między innymi terminowość wypłat, warunki, w jakich szkolą się młodzi ludzie i to, jak pracodawcy odnoszą się do swoich bardzo młodych pracowników. Trzeba mieć podejście do ucznia, trzeba go szanować, trzeba go nagradzać za pracę i przede wszystkim szanować, bo to chyba każdy z nas lepiej pracuje, lepiej się czuje w pracy, jak ma jakieś poczucie własnej wartości i nie jest jakimś kimś takim popychadłem. I chyba to na tym polega, bo ja bardzo często osobiście z tymi ludźmi pracuję. Do konkursowej rywalizacji o miano najlepszego pracodawcy 2007 roku wytypowano 11 rzemieślników i przedsiębiorców. Wszyscy są członkami cechu rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości w Bolesławcu. Nerwowy czepialski pracodawca, który spóźnia się z wypłatami, nie miał najmniejszych szans ani na główną nagrodę, ani nawet na nominację. Komisja brała również pod uwagę ilość uczniów, którzy po zakończeniu szkoły zostają u swojego mistrza na stałe i podpisują z nim umowy o pracę. Większość zostaje, a teraz, kiedy wszyscy uciekają do Anglii, no to wszyscy zostają. Każdy, kto wyrazi tylko ochotę i zdąży się nauczyć czegokolwiek, a na pewno się zdąży. Ja tak bardzo wierzę w to. Ja już w tej chwili widzę tych ludzi, którzy są w pierwszej klasie, już wiem, kto będzie. Antonina Kopała-Wdowiak szkoli młodych uczniów od przeszło 12 lat. Mówi, że nie liczyła, ale przez ten czas nauczyła z zawodu kilkuset młodych ludzi. Uczy młodzież ze szkół zawodowych, podopiecznych ochotniczego chówca pracy, a także wychowanków szkoły specjalnej. Są fantastyczne, po prostu świetnie się z nimi pracuje i nawet historie takie, dalsze losy są też, powiedzmy, dosyć dobre, bo przypadek z tamtego roku, dziewczynka wyjechała do gdzieś tam w okolicy Legnicy, znalazła pracę, bo odwiedziła nas, opowiada o tym. Mamy kontakt jeszcze później. Za swój nauczycielski i wychowawczy trud Antonina Kopała-Wdowiak dostała dyplom i szklaną statuetkę wykonaną w pracowni Stanisława Borowskiego. To dopiero pierwsza edycja konkursu. W przyszłym roku cech ma zamiar postarać się o finansowe wsparcie z Unii Europejskiej, aby oprócz zaszczytów laureaci konkursu dostali choć odrobinę gotówki, bo trzeba nagradzać tych, którzy dobrze uczą nasze dzieci.